Test. Chcecie przepis na sałatkę? To proszę bardzo. Czosnek sobie obrać trzeba. Oczywiście sam ją wymyśliłem, jak to przeważnie u mnie bywa. No ja tu sobie to takie dwa, trzy ząbki czosnku, ale są malutkie. To sobie je. Dobra, teraz te trzy ząbki czosnku nabijamy na widelec. Raz. Dwa. Trzy. Tak, mamy. Teraz. Opalamy. Możemy nawet trochę sobie odsunąć, o. Gaz zwiększyć. I trochę trzeba je opalić, żeby po prostu były takie prażone, a nie surowe. Będzie czosnek grillowany. Dobra. Przykręcamy. W międzyczasie gotujemy sobie kaszę, zobaczcie, gryczaną. To jest cała torebka. Można zrobić z całej, będzie więcej jedzenia, można zrobić z połowy, jak to woli. Ja, jeżeli sami jesteście, to bym proponował z połowy. Pachnie już czosnek, pachnie tak, jakby był z patelni zgięty. I drobniutko kroimy, oczywiście, z tym właśnie czosnkiem. On musi być taki, bo surowy, no to wiadomo, śmierdzi i jest niedobry. Natomiast taki to właśnie da taki aromacik czosnkowy, przyjemny, ale będzie zjadliwy. Oczywiście ja tam i surowy lubię, ale też mniej potem po nim śmierdzi z buzi. O, strzeliło mi to. No, dobra, drobno pokrojony czosnek. No to tutaj do miski. I już pierwszy składnik gotowy. Tutaj w tej misce będzie właśnie, tak jak mówiłem, pół kaszy, tak? Nie cała torebka kaszy, tylko pół na tą jedną. Na tą jedną tą. To tylko pół kaszy, dobra. Teraz tak, pomidorki. No, myślę, że o. Zrobimy. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 pomidorków. Trzeba umyć oczywiście. Ogórek tak samo. Pół ogórka dla mnie wystarczy, tak? Robię na jedną osobę przepis, więc pół ogórka mi wystarczy. To ma być sałatka oczywiście. Dobra, przypominam, że to ma być sałatka, a nie kaszotto, tak więc po prostu warzywa tu oczywiście przeważają. Pomidorki sobie na 2-3 razy kroimy. Można na 4, jak ktoś chce, oczywiście też. Jakby ktoś chciał już zapytać, to można nawet właśnie na 4, czyli wtedy wzdłuż robimy i w poprzek. O, tych. Ale to i tak takie drobne. Tam się łatwiej to nabija, jak jest tam na 3. Albo 2 razy, tak? Dobra, ogórek. Dobrze, kaszę gotujemy normalnie, zgodnie z instrukcją, tak? Czyli jak 15 minut piszą, to 15 minut gotujemy. Nie krócej, żeby była dobra. No i ogórka kroimy oczywiście na 4. Zawsze zobaczcie, dupkę sobie zostawiłem, nie odkrajam jej, bo to wygodniej i wtedy o, ciach, 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 ciach. Wszystko się trzyma razem, nie trzeba nic kombinować. Dupkę wyrzucamy, hop, i już mamy ogórka. Misce. Pyk. Teraz co? Teraz jajca trzeba obrać. Powiem wam, dużo będzie. Jedno jajko mi wystarczy. O, jak sobie tak porobicie, one się lepiej wtedy obierają, wiecie?
Dobra, jajko obrane. Kroimy sobie. Tak w miarę drobno. Najpierw wzdłuż, potem w poprzek. I już jajko jest, siedzi. Obawiam się, że ten talerz trochę mały będzie do tego, ale zobaczymy. Dobra, no i mozzarella. Mam tu jedną kulkę mozzarelli. Dobra, no i mozzarella. Jest jedna kulka mozzarelli. Ja używam lekkiej, bo jest lżejsza. Znaczy w sensie mniej tłuszczu ma. Dobra, no i znowu tak samo. Kroimy drobno. No, trochę będzie tej mozzarelli. Mam nadzieję, że nie zdominuje smaku. Ale uwielbiam mozzarellę, więc mógłbym ją jeść samą nawet. To naprawdę dużo wyszło. Dobra, z takiej kulki jednak połowę tylko dam. To naprawdę wyszło dużo. A dobra, ja dam całą. Ale możecie dać pół, naprawdę, bo zobaczę, ona zdominuje smak. Lepiej dajcie pół. Ja po prostu będę sobie podjadał ją. Dodatkowo. No i dobra, i czekając na naszą kaszę. Za 2 minuty można sobie przyprawić. Tłoczony na zimno olej. Bardzo zdrowy. Taki olej zazwyczaj w lodówce się trzyma. Ja dałem tutaj ze 3 łyżki tego oleju. Nie żałujcie, to jest zdrowe. No i po kolei. Sól, pieprz. Dobrze. Tak. No i zioła prowansalskie, jak macie, jak nie macie, to może być majeranek, może być bazylia, oregano, co tam chcecie, sobie możecie dodać do tego, tak? Ja sobie sypię majerankiem, bo akurat mam majeranek w domu. To wykorzystuję. No i teraz to wszystko delikatnie przemieszać. Nie musi być jakoś mocno, ale sobie delikatnie to przemieszać. No i czekamy na kaszę. Kaszę damy do tego. Dobra, no i mamy kaszę, więc sobie tutaj rozcinam sobie z boku. Jak chcę pół, to nie przecinam na środku, tak jak pół, żeby było, tylko sobie tutaj rozcinam w 1/4 i sobie wysypuję tyle, ile chcę. Wow, wow, dobra. Dzięki temu, zobaczcie, mam fajny woreczek, w którym ta kasza dalej będzie przetrzymywana. Do ostygnięcia. Zostawię sobie ją na kolejne danie. Nie muszę jej dzisiaj zjadać, mogę sobie ją jutro zjeść. O. Tak, widać, dobrze. No i teraz jeszcze raz przemieszam. Delikatnie. Zobaczcie, że tej kaszy nie jest dużo w porównaniu do tej całej sałatki. To ona na pewno mi jej nie zdominuje, ale lekko podbije jej smak. Właśnie o to mi chodziło w tej całej sałatce, żeby lekko podbić smak. O, i próbujemy. Voilà. Palce lizać. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie tam i do następnego. Yo.